Witam bardzo serdecznie, witam przede wszystkim moich kochanych subskrybentów, witam wszystkie skorpiony, zapraszam Was moi drodzy na horoskop na luty, oczywiście 2020, będzie rozkład z kart tarota, aspekty pracy, uczuć, zdrowia oraz dopowiadające karty wyjaśniające Lenormand, które bardzo dobrze znacie. Moi drodzy, jak ja nie poruszam jakiegoś aspektu czy uczuć, to ja nie widzę tego po prostu. Ja mówię szczerze, że czasem jest mało miłosny miesiąc, moi drodzy. Czasem jest życie, są obowiązki, jest rodzina i nie widać takich specjalnie romantycznych uniesień, moi drodzy. To tyle słowem wstępu, wyjaśnienia. Mail do mnie jest pod spodem, pod każdym filmikiem. Można się kontaktować poprzez Messenger, w tej chwili już WhatsApp, Skype. No dobrze, moi drodzy, zaczynamy. Skorpion, luty. Z jaką energią właśnie wchodzicie? Oj, oj, oj. Co tutaj się będzie działo? Nie będzie tak źle. Wchodzicie z taką energią z przeszłości, drogie skorpiony, jakiegoś zranienia, jakiegoś smutku. Może być jakaś kłótnia, może być też w pracy rywalizacja. Proszę uważać na oszustów, złodziei, wszelkiego typu takie ryzyko może zaistnieć. W pracy możliwe, że niektórzy już myślą nad swoją firmą, niektórzy dostaną pierwsze zlecenia i bardzo dobra współpraca, nawet możecie być bardzo zadowolone, drogie skorpiony, ale tu czeka Was podróż, martwicie się trochę o tą podróż, jak to wypadnie wszystko, ale nie martwcie się, będzie dużo radości. Tylko że jeszcze ta podróż jest taka na dwoje, babka wróżyła, że może dojść do skutku, może nie. Niektóre skorpiony wyjadą, niektóre będą się zastanawiały. Dużo wiadomości od mężczyzny, z rodziny, maile, telefony, SMS-y, dużo załatwiania jeszcze jakichś tutaj spraw koło Was w tym miesiącu, drogie skorpiony, i powiem Wam, że no trochę się będziecie martwić, ale szybko to minie. Musicie podjąć decyzję w sprawach finansowych na pewno w tym miesiącu. Również mówię, że skorpiony będą czuły się zadowolone raczej ze swojego stanu posiadania, ale jeszcze potrzebują tych finansów na dalszy rozwój, czy to kariery, czy to właśnie na coś tych pieniędzy tutaj jeszcze potrzebujecie, drogie skorpiony, w tym miesiącu. W ogóle nie w tym miesiącu, w ogóle w tym roku. Ta potrzeba cały czas jest. Pod koniec miesiąca możecie się czuć troszeczkę samotne i taka nuda może Was dopaść, taka nie depresja, broń Boże, melancholia taka. Ale tu proszę uważać również w pracy, na kłótnie, jakąś rywalizację. Ktoś może coś chcieć tu robić za Waszymi plecami, jest ktoś nieszczery w Waszym środowisku zawodowym, ja tak myślę. Ktoś będzie chciał tutaj podciąć skrzydła. W miłości, w uczuciach, no mówię, że trochę zranienia z przeszłości. Część miesiąca będziecie zadowolone, drogie skorpiony, ale też
będziecie musiały podejmować decyzje co do podróży, co do dalszego działania w biznesie, w pracy. Będziecie bardzo zajęte i trochę nie będzie czasu na te sprawy uczuciowe, no niestety. Tak tutaj właśnie w tym miesiącu wychodzi. Jakbyście sobie tą podróż odbyły, drogie skorpionki, to będziecie zadowolone i dużo się spraw wyjaśni podczas tej podróży. Dużo wiadomości do Was tutaj przyjdzie. W zdrówku trzeba uważać na przeziębienia, może tu mogą być jakieś skoki temperatury lekkie, czy ciśnienia, układ moczowy, no i troszeczkę nic takiego groźnego nie będzie, będą małe dolegliwości, może wskazane by były jakieś ćwiczenia dla Was, może czasem jak będziecie potrzebowały tu właśnie to zmienić lekarza, dobrze by było dla tych, którzy coś tam potrzebują się wyleczyć, ale na skoki ciśnienia i temperatury tu można uważać i na lekkie bóle takie jakieś głowy. Może to związane właśnie z przemęczeniem i też związane z Waszym myśleniem intensywnym. Nie myślcie tak dużo, drogie skorpiony, w tym miesiącu, bo trzeba trochę sobie pofolgować i odpocząć. Od myślenia głowa boli. I za dużo myśleć jest niedobrze, tylko trzeba brać życie takim, jaki jest, nie martwić się na zapas, bo tu jest niespanie po nocach, zamartwianie się, a wszystko się układa i wszystko się dalej ułoży. Optymistyczne to czytanie dosyć, jest ostrzeżenie właśnie kłótni i złodziejstwa koło Was, ale Wy sobie poradzicie, jesteście spostrzegawcze, bystre skorpioniki i dacie sobie radę ze wszystkim w tym miesiącu, szczególnie właśnie koniec miesiąca poczujecie trochę takiej melancholii, ale i ulgę, bo dużo spraw tu właśnie pozałatwiacie. No, jak będzie propozycja pracy, to proszę ją rozważyć, bo może być to praca na pewno lepsza. Podróż też radziłabym odbyć, bo parę rzeczy się tutaj może wyjaśnić i od mężczyzny dostaniecie jakieś wyjaśnienie i będzie dużo radości przy tym. Tak właśnie tutaj podpowiadają Lenormand. Podróż może być dalsza, może być właśnie samolotem. W sprawach takich finansowo-biznesowych czasem dla większości. Dobrze, moje drogie skorpiony, to ja widzę wszystko tak jak na dłoni dla Was. Ja bym powiedziała, że miesiąc bardzo szybko przebiegnie i na pewno, jeśli odrzucicie zamartwianie się, to będziecie zadowolone z tego miesiąca, bo finansowo jesteście w dobrej sytuacji, choć tak jak wiadomo, jeszcze trzeba by było te finanse polepszyć, ale nie jest źle. Ja tutaj nie pocieszam, tylko tak mówię, jak mi tu pokazują karty. Moje drogie skorpiony, życzę wspaniałego lutego. Zapraszam na mój kanał. Pozdrawiam serdecznie.